Prolog. Kat Warszawy. 10 października 1943 roku w Generalnym Gubernatorstwie weszło w życie rozporządzenie gubernatora Hansa Franka o natychmiastowym karaniu śmiercią winnych utrudniania lub przeszkadzania w niemieckim dziele odbudowy. Odbywały się łapanki i rozstrzeliwanie przypadkowych osób. W Warszawie uderzono w konspiracyjną działalność Polaków. Nastał terror na niespotykaną do tej pory skalę. Stał za tym nowy komendant policji i SS. Co kilka dni na ulicach pojawiały się obwieszczenia z listą rozstrzelanych Polaków. Jednak tajemniczy komendant nigdy nie podpisywał ich własnym imieniem. Warszawiacy nazwali go Katem Warszawy. W imieniu Polski walczącej. Zamach na Kuczerę. Rozdział pierwszy. Lot Ali Hanka. Początek listopada 1943 roku. Serwus, Bronek. Spójrz, Stachu. 270 rozstrzelanych osób. Łotr nie ma nawet odwagi, by podpisać się własnym nazwiskiem. Gdyby tak... Zapomnij. Nawet nie wiadomo, jak wygląda i czy w ogóle jest w Warszawie. Podobno z jego rozkazu Niemcy ustawili w wielu miejscach zasieki z drutem kolczastym. Skąd wiesz? Hanka mi mówiła. A co u niej? W porządku. Ciągle ma jakieś zadania. Mówiła, że najtrudniejsze jest, by nie zwracać uwagi swoim wyglądem. Wcale się nie dziwię. A coś ty taki spostrzegawczy, Stachu. Marnujesz się z nami, chłopie. Może powinieneś pracować tak jak dziewczyny, w rozpoznaniu. Nie żartuj. Wiesz, że nie nadaje się do tej całej konspiracji. He tam, nadajesz się. Ale to, że Hanka nie chce spojrzeć na żadnego z was, to rzeczywiście problem. W tym tygodniu idę z chłopakami i Hanką po granaty. Chodź z nami. Jasne, wodu. Rozdział drugi. Rajski. Tydzień później. Warszawa, Aleje Ujazdowskie. Bezpośrednie sąsiedztwo dowództwa SS i policji. Rozdział trzeci. Pułkownik Nil i kapitan Pług. Konspiracyjny lokal pułkownika Nila. Co nowego, kapitanie? Rajski podczas rozpoznania budynku dowództwa SS zwrócił uwagę na pewien samochód, który codziennie przywozi jakiegoś dostojnika hitlerowskiego. Może to osoba, której szukamy. Mam coś dla ciebie, Pług. Od kilku tygodni nasz kontrwywiad starał się ustalić personalia i zdobyć zdjęcia komendanta SS i policji na dystrykt warszawski. Dziś dostałem tę fotografię. Chcę, żebyś pokazał ją Rajskiemu. Kilka dni później. Jesteś pewien, że to ten sam? Tak, Pług. To ten. Na 100%. Jak się nazywa? To generał Franz Kuczera. Nasz kat Warszawy. Pupil samego Heinricha Himmlera. Od wczesnych lat 30. należy do SS i NSDAP. Pułkownik Nil chce, żebyś ustalił dokładny rozkład dnia Kuczery. Dlatego oprócz Hanki dobierzesz sobie jeszcze dwie łączniczki. Robota nie będzie prosta. To samo centrum niemieckiej dzielnicy. Sam wiesz, ilu tam Niemców, policji, szpicli, konfidentów. Słuchaj, może zaproponuję ci kogoś od siebie. Kame i Dewajtis. Mimo, że to dzieciaki, to nie wiem, czy znajdę kogoś lepszego. Widziałem już kiedyś, jak pracowały. Jak to widziałeś? Dużo widzieć to moja praca, no nie? Umów mnie z nimi jutro o 16 przy budkach targowych na placu Narutowicza. Cześć! Rozdział czwarty. Kama i Dewajtis. Następny dzień. Plac Narutowicza. Kama, to ma być naprawdę sam szef wywiadu? Jak go rozpoznamy? Pług mówił, że on nas zna. Czołem, dziewczęta. Chodźcie ze mną. Jestem Rajski. Słuchajcie, dziewczęta. Będziemy prowadzili rozpoznanie pana K, generała postawionego najwyżej w hierarchii SS w Warszawie. Będziecie działać w niemieckiej dzielnicy, w sąsiedztwie gmachów dowództwa SS i Kripo, a także w Alei Róż. Uważajcie na tajniaków. Nie wolno wam wzbudzić podejrzeń. Lepiej przerwać obserwacje bez wyników, niż pociągnąć za sobą agentów. Nie wykonujcie gwałtownych ruchów, ani nie rzucajcie bystrych spojrzeń. No, wiecie, najlepiej być sobą. Być sobą jest najtrudniej, proszę pana. Będziemy pracowali we trójkę razem z Hanką. Gdy będziecie prowadziły rozpoznanie, będę miał was na oku. Wasze ubranie nie może zwracać uwagi. Dewajtis, pomyśl nad ubraniem niemieckiej gimnazjalistki. Kama? Nie, ty nie musisz niczego zmieniać. A teraz wybaczcie, muszę już iść. Panie Rajski, ależ gdzie pan się podział?
Skąd ja wezmę ubranie niemieckiej gimnazjalistki? Rozdział 5. Pierwszy pluton Pegaza. Panie pułkowniku, Rajski zameldował o zakończeniu rozpoznania Kuczery. Chciałbym pana prosić, by zamachu dokonał pierwszy pluton Pegaza. Dobrze, zgoda. Komu chce pan powierzyć dowództwo samą akcją? Lotowi. To mądry chłopak z wielkim autorytetem w oddziale. I tak to wygląda w szczegółach, panie kapitanie. Podsumowując, od domu, w którym mieszka Kuczera, do budynku SS, gdzie pracuje, jest zaledwie 700 metrów. Kuczerę trzeba trafić z bliskiej odległości, w drodze do pracy. Proszę, by mnie pan powierzył to zadanie. Posłuchaj, Lot. W alejach, prócz budynku dowództwa SS i policji, są jeszcze budynki Gestapo, komendy Schutzpolizei. Po kilkudziesięciu sekundach będziecie mieli skierowaną na siebie ścianę ognia, dlatego cała akcja nie powinna trwać dłużej niż 60 sekund. I nie będzie, panie kapitanie. Termin akcji Kuczera wyznaczono początkowo na 28 stycznia. Kuczera jednak nie pojawił się na ulicy i zespół Pegaza musiał zejść z zajętych już stanowisk. Kolejny termin akcji wyznaczono na 1 lutego 1944 roku. Rozdział 6. Akcja Kuczera. Ali i Cichy, Olbrzym i Lot, Jan i Kruszynka, Miś, Sokół, Bruno. 9 rano. Samochód podjeżdża pod dom generała Kuczery, by zabrać go do pracy. Kama zdejmuje z ramion płaszcz. Zawiesza go na prawej ręce. Samochód rusza. Kama przechodzi na drugą stronę Alei Ujazdowskich. Widząc znak Kamy, Dewajtis wyciąga z teczki białą torebkę i rusza w kierunku ulicy Chopina. To już, Lot! Jedzie! Idź już, Hanka, i uważaj na siebie. Jedzie. Co to za dureń wjechał na nasz pas? Co się dzieje? Hamuj! Obszukajcie Kuczerę. Znajdźcie jego dokumenty. Lot, nie mogę znaleźć dokumentów. Ale to ten. Na pewno ten. Ali, co z granatami? Zacięła się! Rozdział 7. Doktor Max. Kto dostał? Lot i Cichy w brzuch, Olbrzym w pierś, a Miś w głowę. Doktorze, gdzie ich zabierzemy? Do Maltańskiego. Szybko! Nie mamy lekarzy. Możemy wziąć tylko tych dwóch. Dobrze, chłopcy. Zostawiamy tu Olbrzyma i Misia. A co z Lotem i Cichym? Pojedziemy do mojej byłej pracy, do szpitala Przemienienia Pańskiego. W szpitalu Lot i Cichy zostali bezzwłocznie operowani. Lot mówił, żeby porzucić gdzieś auto, ale szal zostawiać taki wóz. Może się jeszcze przydać. No to gazu i nie marudź. Zaraz będziemy na moście, a potem myk do warsztatu. Pewnie wszyscy Niemcy opłakują teraz Kuczerę. W ogóle nie widać ich na ulicy. No, już most Kierbedzia. Gazu! Hamuj! Zawracaj! Blokada! Kończy mi się amunicja! Mi też! Musimy skakać! To nasza jedyna szansa! Epilog. Niemcy wyłowili z Wisły ciała Juna i Sokoła. Przy Sokole znaleźli dokumenty z jego adresem. Na szczęście jeden z granatowych policjantów ostrzegł na czas rodziców Sokoła, którzy uciekli, nim przyjechało gestapo. Chłopaki, zabieramy was stąd. Niemcy węszą. To ty, Jeremi?
Tuż przed pojawieniem się w szpitalu Gestapo, Lot i Cichy zostali zabrani przez towarzyszy. Jednak było już za późno, by uratować im życie. Lot umarł 4, a Cichy 6 lutego. Strata 4 żołnierzy wywołała wstrząs wśród przyjaciół i dowódców Pegaza. Wszyscy wiedzieli jednak, że tylko takie akcje mogą powstrzymać eskalację niemieckiego terroru. 2 lutego w miejscu zamachu w odwecie za śmierć Kuczery Niemcy rozstrzelali 100 Polaków, a kolejnych 200 stracono w ruinach getta 2 tygodnie później. Aż do wybuchu Powstania Warszawskiego Niemcy zaniechali masowych egzekucji. Wieść o udanej akcji na kata Warszawy dotarła do mieszkańców miasta oraz do wszystkich chłopców z szarych szeregów, budząc dumę i radość.